Dzień dobry, cześć, czołem. Witam wszystkich serdecznie. Emily z tej strony. Razem ze mną jest Imbakat, tudzież Lila. witajcie serdecznie, jak tytuł dużo powinien mówić. Mam klucze Heroes of the Storm do rozdania. 70 kluczy dokładnie mam do rozdania i będę je rozdawał w pięciu, powiedzmy sobie, konkursach losowaniach. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursach losowaniach? Przede wszystkim na dole macie ładny, piękny link na moją stronę i na banner. Link do baneru na mojej stronie, wchodzicie w to. I co się dzieje? Mm. Nie tu, nie tu A tutaj jest Wchodzicie w to i co widzicie Yey! Wygraj klucze do Battle Heroes of the Storm Będzie pięć konkursów Fanatycy MSC2TV Konkurs facebookowy MSC2TV, konkurs heroes.pl na facebooku To jest mój drugi profil e, Klucze do rozdania na streamie e, Za wszystko mówimy I konkurs graficzny więc to jest ta piątka konkursów, co trzeba zrobić, żeby brać udział i do kiedy trwają. Pierwszy konkurs zaczyna się dziś, 26, o północy się zaczął, trwa do 8. Co trzeba zrobić? Polubić jednego Facebooka, drugiego Facebooka, YouTube'a, Twittera i Gaming Live. Wszystko ode mnie, dlatego to się nazywa fanatycy MSC TV, czyli ci najwierniejsi widzowie, ktoś powie, nie mam Twittera, czas założyć i zacząć z niego korzystać. Nie mam Facebooka, to jest dla fanatyków całkowitych, więc to jest to. Lubimy wszystkie i podążamy wszędzie, gdzie trzeba na Gaming Live TV. Trzeba założyć konto i nacisnąć tutaj obserwuj, jakby ktoś nie wiedział, i potem wypełniamy formularz konkursowy podany pod tym linkiem. Nie jest to w żaden sposób ciężkie. Przeniesie Was, musi być zalogowani na Facebooka. Wypełniacie ten formularz konkursowy i bierzecie udział w. Pierwszym konkursie. To jest konkurs pierwszy, 26 się zaczyna. Przez 5 dni będę rozdawał 10 kodów, dwa kody dziennie. Przez 5 dni, czyli 10 kodów tak oddam. Potem 8 rozlosuję 10 kodów, które zostanie. W pierwszym konkursie jest 20. Drugi konkurs zaczyna się pierwszego. Lutego wieczorem, bym powie o 15. Pewnie nawet później się trochę zacznie, bo będę wracał z wycieczki. Może zacznie się drugiego. W każdym razie, wbijcie tutaj będzie taki standardowy e, żebro lajkowy: polub, e, fa, polub fanpage, polub e... post. Udostępnij post, skomentuj post i tak to mniej więcej będzie wyglądało. 20 kluczy do wygrania. A nie, to 27 się zaczyna, kończy się pierwszego. No tak, to jest to. 20 kluczy do wygrania. Trzeci, związany z heroes of the z moim profilem Heroes of the Storm na Facebooku, to samo. Też 20 kluczy, to jest 60. Coś to jest nie tak. Gdzieś za dużo jest. Tu jest za dużo kluczy. Tu będzie ich tylko dycha, jeśli się nie mylę. Muszę to zmienić. Tu będzie tylko 10 kluczy, w tym heroes.pl. Klucze na streamie. 10. Jak to będzie wyglądało? Podczas streamu będę rozdawał klucze. Będzie jakaś może 10 tysięcy osób będzie na YouTubie. Dzięki temu zrobimy jakiś dłuższy stream, będą klucze rozdawane. Konkurs graficzny teoretycznie jest start 08, ale kończy się 8, czy 28 kończy się 08, to powinien być drugi. A nie zapisałem update'ów. Kocie nie harasuj mnie. Będzie on polegał na tym, że trzeba będzie stworzyć jakieś ładne, piękne tutaj grafiki um, przedstawiające mnie kota, związane ze StarCraftem i Heroes of the Storm, albo samego kota, albo mnie, coś takiego związanego ze mną i z moją działalnością, więc jak chcecie zacząć to już tworzyć, możecie. I 10 kluczy, 10 osób wybiorę i 10 osób wygram. Więc tak to wygląda. Ja wiem, ktoś powie, że to jest bardzo żebro lajkowe. Sprawa wygląda tak, podczas tych pierwszych, z tego co wiem, dostanę parę partii tych kluczy. W pierwszym, nie będę ukrywał, chcę zbudować większy fanbase osób związanych z Heroes of the Storm, rozdać też Wam trochę tego wszystkiego. A potem będziemy jakieś inne co ciekawsze konkursy robiły, robili. Jak rozam te klucze myślę, że się zrobi w końcu turniej Heroes of the Storm, bo Przynajmniej moi widzowie będą mieli dostęp do tej gry. Więc zapraszam do udziału. Trwa to wszystko łącznie dwa tygodnie. Zawsze wchodźcie po ten link podany na dole i tam jestem napisane, który konkurs jest aktywny, będzie zawsze dokładnie wszystko opisane. Więc do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu i do zobaczenia w Nexusie albo w Starcraft 2. Cześć. मरा मरो मरो